Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 258. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Ostatnie lata mocno zachwiały nasze poczucie bezpieczeństwa. Pandemia, konflikty, do tego kryzys i przyszłość, która jawi nam się jako jedna wielka niewiadoma. Cytując mojego dzisiejszego gościa, jest to niewątpliwie czas chaosu. Z filozofem, eseistą i autorem książek Tomaszem Stawiszyńskim porozmawiamy o tym, jak zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Dowiemy się, dlaczego musimy nauczyć się krytycznego myślenia i podważania naszych poglądów. Poruszymy wątki takie jak przyszłość świata, zagrożenia związane z polaryzacją i poszukiwanie odpowiedzi na niewygodne pytania. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Tomaszem Stawiszyńskim. Cześć Tomasz. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście. I... Mnie również, dzięki za zaproszenie. No właśnie, ja się bardzo cieszę, że Ty przyjąłeś moje zaproszenie, bo jak wiesz, jestem świeżo po lekturze Twojej książki i mam do Ciebie bardzo dużo pytań, a może nie tyle dużo pytań, co mam do Ciebie duże pytania. Takie najbardziej lubię, więc z przyjemnością. Bo zastanawiam się, czy to jest normalne zjawisko i czy o to tutaj chodzi, że jak my podejmujemy taką próbę zrozumienia świata i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, to zaczynamy zdawać sobie sprawę, że nie sposób sobie tej rzeczywistości tak w pełni poukładać. No, to dobry początek rozmowy, myślę, bo faktycznie od razu wchodzimy na poważne tematy. No tak, myślę, że to często jest doświadczenie kogoś, kto nawet być może przystępując pierwotnie do tego w cudzysłowie zadania jakiegoś opisu świata, robi to w przekonaniu, że ten opis taki domknięty mu się uda pozyskać. W pewnym momencie moim zdaniem, jeśli robi to w cudzysłowie znowu uczciwie, to znaczy nie posługuje się różnymi drogami na skróty, nie sięga po takie narracje, które są bardzo uwodzicielskie, proste, dają właśnie łatwe i takie niezłożone odpowiedzi na skomplikowane zagadnienia i pytania, tylko właśnie jeśli robi to nie idąc na skróty, no to musi się skonfrontować z tym, że rzeczywistość się zawsze opisom różnym wymyka. I myślę, że w ogóle to jest też coś takiego, co jest motorem postępu i rozwoju wiedzy. Ta świadomość, że my nigdy nie jesteśmy na stacji końcowej, że zawsze jest coś przed nami, no i też, że te narracje, które o świecie tworzymy, że one są tymczasowe, to znaczy, że wprawdzie cechuje je, tak jak w przypadku nauki na przykład, na danym etapie maksymalna adekwatność, no to jednak mimo wszystko za pewien czas może się okazać, że czegoś nie zauważyliśmy, coś nowego się pojawiło, jakieś korekcje musimy do tego swojego obrazu świata wprowadzić, no i to powoduje, że generalnie poruszamy się cały czas jakoś do przodu. No właśnie, sam powiedziałeś, że jak podejmujemy się zadania, żeby sobie to poukładać, czyli ta nasza tendencja do tego, żeby sobie ten świat upraszczać, żeby sobie go tłumaczyć, żeby właśnie chodzić na te skróty, jest czymś naturalnym. To nie jest tak, że my potrzebujemy jakiegoś takiego poczucia porządku, spokoju, tego, że my rozumiemy, jak wygląda rzeczywistość, żeby w ogóle funkcjonować? Na pewno tego potrzebujemy i w ogóle myślę, że jest tak, że co zgadza się z takimi wnioskami zarówno takich tradycji filozoficznych czy psychoanalitycznych, które się przyglądają umysłowi ludzkiemu i temu, jak on działa, jak i z opisami formułowanymi na przykład przez psychologię ewolucyjną czy ewolucjonizm,
że jedną z takich podstawowych potrzeb ludzkich jest właśnie potrzeba domknięcia poznawczego, że poczucie stabilności, pewności, przewidywalności to są takie nasze głębokie, fundamentalne potrzeby, które właśnie ewolucyjnie jakoś w nas zostały w cudzysłowie znowu wmontowane, bo one sprzyjają realizacji celów ewolucyjnych. No, sprawiają, że jesteśmy bardziej skłonni do na przykład wychwytywania różnych zagrożeń, do tego, żeby też jakoś sobie organizować funkcjonowanie w taki sposób, żeby można było swobodnie zdobywać jedzenie, bronić się przed niebezpieczeństwami, rozmnażać się i tak dalej, więc to są takie na poziomie jakby głębokim, biologicznym, ewolucyjnym, myślę, wbudowane w nas mechanizmy. Tylko, że no właśnie problem polega na tym, że ewolucja w trochę innych warunkach nas kształtowała i że prawdopodobnie, choć to w ogóle trudno mówić o ślepych procesach przyrodniczych, tak jakby one były intencjonalne, ale nie przewidywała w każdym razie, że rzeczywistość może tak wyglądać, jak wygląda dzisiaj. I te często różne mechanizmy, które mamy i które w warunkach, w których się kształtowały podstawowe cechy Homo sapiens, były pożyteczne, no w tych warunkach, w jakich dzisiaj żyjemy, mogą być przeciwskuteczne. I to mi się wydaje istotne, żeby sobie to uświadamiać, że bardzo często jest tak, że różne nasze naturalne odruchy w gruncie rzeczy do zupełnie niekorzystnych, choć nam się wydaje, że do korzystnych skutków czy konsekwencji mogą prowadzić. Wiesz, zastanawiam się, wiesz, z twojego punktu widzenia, jakby to ciągłe zgłębianie wiedzy, podważanie rzeczywistości, to jest też to, czym ty się zajmujesz, to jest twoja praca, ale próbuję sobie to przełożyć na taką soczewkę osoby, która nie siedzi, mówiąc kolokwialnie, w tym świecie i na co dzień ma całą masę różnych swoich czy zawodowych, czy innych obowiązków, i kwestia rozważań na temat świata jest czymś, na co poświęca jakiś tam swój czas wolny. I zastanawiam się, jak do tego podejść i jak znaleźć przestrzeń na krytyczne myślenie, na podważanie rzeczywistości w taki sposób, by to no, nie rzutowało na nasze życie codzienne, tak żeby móc dalej funkcjonować tak, jak funkcjonujemy. Bo czasami włącza się taka obawa, ja myślałam o tym sporo w ostatnich dniach, że kiedy my cały czas podważamy to, co robimy, nasze wartości, to jak funkcjonuje świat, to jest takie ryzyko, że my będziemy cały czas redefiniować to, w jaki sposób postępujemy, więc może ta ciągłość, to dążenie do celów będzie przez to utrudnione. Nie no, na pewno w tym konieczne są pewne granice. To znaczy, ja absolutnie nie zachęcam do tego, żeby właśnie nieustannie wszystko kwestionować, bo zwłaszcza w dzisiejszych czasach może być to jednak niebezpieczne. Na czymś trzeba się oprzeć, na czymś tak. trzeba polegać. I nie sposób właściwie chyba w takim idealnym modelu permanentnego krytycyzmu funkcjonować, no chyba, że się ma jakieś specjalnie do tego zaprojektowane możliwości i warunki. Natomiast myślę, że dzisiaj jest tak, że i stąd jest w ogóle jakoś pomysł na te reguły na czas chaosu, że faktycznie my żyjemy w takiej rzeczywistości, która się stała wyjątkowo nieprzewidywalna, trudna, skomplikowana dla wielu osób, też będąca źródłem dyskomfortu, lęku i całego szeregu różnych innych negatywnych emocji i doświadczeń. I w tym świecie wyjątkowo łatwo dać się uwieść różnym opowieściom, różnym propozycjom, które z różnych stron płyną, które obiecują, że te właśnie różne dyskomforty głębokie, mniej lub bardziej, zniwelują. Najchętniej szybko, łatwo i przyjemnie, dając już to jakieś takie opisy rzeczywistości, które pozwalają sobie na przykład swoją sytuację zupełnie inaczej zdefiniować i już z tego powodu poczuć jakiś rodzaj ulgi albo jakiś rodzaj gratyfikacji. Już to właśnie zachęcając, nie wiem, do zakupu jakichś usług albo jakichś przedmiotów, albo jakichś, nie wiem, innych dóbr, które mają za zadanie właśnie też, czy mają taką obietnicę tego, że te wszystkie
trudne aspekty doświadczenia usuną. I to mi się wydaje dzisiaj bardzo powszechne. I dlatego jeśli zachęcam do krytycyzmu, to przede wszystkim do tego właśnie, co łatwe, w taki szybki sposób obiecujące rozwiązanie bardzo skomplikowanych problemów i co też tak i co jest też takie bardzo silnie gratyfikujące emocjonalnie. To są takie rzeczy, które w każdym razie moim zdaniem warto obejrzeć najpierw uważnie, jakoś zewaluować, nie dać się im w każdym razie uwieść tak na pierwszy rzut oka. No właśnie, bo nazwałeś książkę Reguły na czas chaosu i my możemy zakładać, że też czytając ją dostaniemy zestaw zasad postępowania, właśnie tych reguł, no a to do końca tak nie jest, bo tak naprawdę mam wrażenie, że ta książka pokazuje nam, że regułą na czas chaosu jest trochę taka akceptacja tego chaosu i pogodzenie się z tym chaosem. Na pewno w jakimś sensie, choć ta książka ma taką strukturę quasi poradnikową, to ona jest, jak pisze we wstępie, raczej antyporadnikiem. To znaczy raczej doradza, czego nie robić, w co się nie dać wpuścić, wobec czego zachować dystans, aniżeli daje tak zwane pozytywne rozwiązania. Ale pewien program pozytywny również, myślę, w niej jest zawarty. Ja bym go streścił, wiesz, w taki sposób, który myślę, że może wydać się znajomy osobom, które miały do czynienia z różnymi sensownymi i opartymi na realnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiej psychiki technikami terapeutycznymi. Bo są i takie, które niewiele z tym wszystkim mają wspólnego, więc dlatego zaznaczam, że chodzi o te, które mają. Mianowicie program pozytywny tej książki sprowadza się do tego, żeby zbudować w sobie pewną przestrzeń refleksji nad własnymi reakcjami i nad tym w ogóle, co się ogląda, widzi, z czym się wchodzi w jakiś kontakt, czy intelektualny, czy emocjonalny, żeby zbudować w sobie taką przestrzeń refleksji, która się pojawia pomiędzy bodźcem, który z zewnątrz przychodzi, czymś, co do nas trafia za pośrednictwem, nie wiem, tekstu, obrazu, rozmowy, czegoś, co widzimy na ekranie laptopa, komputera, a naszą na to reakcją. Dzisiaj wydaje mi się, że tracimy często zdolność do tego, żeby właśnie taką przestrzeń refleksji mieć, żeby w ogóle to uruchamiać. Co oczywiście też ma jakiś związek z tym, jak architektura świata, w którym żyjemy, jest budowana, zwłaszcza architektura świata wirtualnego, który jest w ogromnym stopniu skolonizowany przez firmy, które sprzedają nam różne usługi, a w świecie mediów społecznościowych no to już wszystko do kwadratu albo sześcianu jest podniesione, to o czym mówię, bo tam nie tylko jesteśmy użytkownikami, czy w najmniejszym stopniu właściwie jesteśmy użytkownikami, a de facto jesteśmy towarem, który tam podlega operacjom handlowym. No i chodzi o to, żebyśmy w określony sposób się zachowywali, bo to daje się pieniężyć. I oczywiście takim najbardziej pożądanym zachowaniem z tej perspektywy naszym jest zachowanie impulsywne, takie, które właśnie polega na bardzo szybkiej, krótkiej osi bodziec-reakcja, tak żebyśmy się zachowywali w sieci, no tak, że można w prosty sposób nas warunkować. I to się przekłada rzecz jasna na to, co w mediach społecznościowych się dzieje, ale też się przekłada na to, w jaki sposób kształtuje się nasz sposób reagowania. Myślę, że jesteśmy coraz bardziej, co pokazują zresztą też badania, rozemocjonowani, że mamy coraz krótszy ląd, mówiąc w sposób kolokwialny, i że no właśnie taka zdolność do refleksji nad własnymi doświadczeniami, nad własnymi impulsami, czyli innymi słowy zdolność na przykład koncentracji, która polega między innymi na tym, że człowiek jest w stanie jakby nad odruchami emocjonalnymi panować, to wszystko spada i jesteśmy bardzo tacy rozemocjonowani i skłonni do szybkich reakcji.
No i ta praca jakaś, którą tutaj proponuję w tej książce, no ona właśnie ma trochę odwrócić ten proces, bo widzi w nim jednak wiele niebezpieczeństw, widzi go jako coś takiego, co pod wieloma względami psuje jakość życia społecznego, psuje kulturę, psuje relacje między ludźmi i w ostateczności sprawia, że my na te wszystkie zagrożenia, na które te różne uwodzicielskie narracje mają być rzekomo lekarstwami, jesteśmy paradoksalnie jeszcze mniej uodpornieni, że się stajemy jeszcze bardziej podatni na wszystkie negatywne ich konsekwencje. Więc generalnie refleksja, przestrzeń refleksji, dystans do intensywnych, emocjonalnych impulsów. To jest jakby coś takiego, o co mi tutaj chodzi. Czyli takie uczucie lekkiego dyskomfortu, które może nam towarzyszyć, kiedy zderzamy się z podejściami, czy też propozycjami, które nie przychodzą nam w naturalny sposób, powinno być czymś, z czym się zaznajomimy, z czym się pogodzimy. I to jest taki dobry trening, by nas przygotować do rzeczywistości. No w ogóle tolerowanie dyskomfortu wydaje mi się też umiejętnością ginącą i znowu to ma swój sens taki biznesowo-ekonomiczny, no bo mamy dziś w ofercie, która dookoła się rozpościera, mnóstwo takich obietnic właśnie niwelowania dyskomfortu, czy patologizowania właściwie każdego dyskomfortu, uznawania go za coś, co jest jakąś przeszkodą w rozwoju albo świadectwem tego, że ten rozwój nie przebiega tak, jak powinien. I zarówno chodzi o dyskomforty indywidualne, jako pewne dyskomforty, nie wiem, w relacjach na przykład, które mogą się pojawiać. I to wszystko od lat właściwie się intensyfikuje i ten proces takiego eliminowania i patologizowania trudnych aspektów doświadczenia, on był opisywany już wiele, wiele lat temu, już dawno to zauważono, że coś takiego funkcjonuje. Tylko, że znowu, to akurat o tym głównie pisałem w tej poprzedniej książce, która jest taka no, bardziej rozbudowana i nie ma tej formy takiej, jaką mają reguły na czas chaosu. Że mam wrażenie, że to odwrócenie się całkowite od tego trudnego wymiaru życia, spatologizowanie wszystkich czy większości trudnych emocji, doświadczeń i takie uznanie, że ich być nie powinno. Jeśli one się pojawiają, to znaczy, że coś jest z nami nie tak i trzeba wdrożyć różne strategie i środki, żeby się ich pozbyć. No, że to po pierwsze jest utopia, to znaczy nie sposób się tego pozbyć, bo to jest część, część powiem górnolotnie ludzkiej kondycji. Jak się jest człowiekiem, to się doświadcza różnych ograniczeń, trudności, kłopotów, problemów, a później się jeszcze umiera na dodatek i tego się nie da uniknąć. I jeszcze po drodze umierają różni inni ludzie nas otaczający i też musimy się z tym mierzyć. I nie sposób jakby tego wszystkiego przejść, no właśnie bez tych różnych dyskomfortów związanych na przykład z różnymi stratami, z konfrontowaniem się różnych naszych fantazji kulturowo podsycanych z rzeczywistością, z tym, że nie zawsze i raczej rzadko możemy te wszystkie fantazje nasze tak jeden do jednego zrealizować. I teraz jeśli nie mamy tego na uwadze, że to jest pewien niezbywalny składnik życia, że smutek, trudności, depresja, nie wiem, kłopoty, straty, śmierć, bezradność, że to jest po prostu część tego krajobrazu i nie chodzi o to, żeby się w tym rzecz jasna zanurzać i z kolei to celebrować, ale też chodzi o to, żeby nie udawać, że tego nie ma i nie żyć taką fantazją, że można to wyeliminować całkiem, że kiedy tak właśnie staramy się to całkiem wyeliminować, to w gruncie rzeczy stajemy się jeszcze bardziej na to podatni i bezradni. No bo kiedy to już nas ostatecznie spotyka, a wcześniej w ogóle żeśmy tego nie uznawali, tylko na różne sposoby to tłumiliśmy, no to spotyka nas zazwyczaj w sytuacji, kiedy już naprawdę przybiera taką postać, że nie sposób tego zmarginalizować, a zarazem spotyka nas w sytuacji, w której bardzo długo żeśmy starali się o tym nie myśleć, nie przygotowywać się do tego, nie uznawać tego. No i często to jest druzgoczące jeszcze w dwójnasób spotkanie, więc wydaje mi się, że taka świadomość tego,
ludzkie życie wiąże się z ograniczeniami również, że otaczają nas różne fantazje dotyczące tego, co byśmy mogli, co możemy, co jest, nie wiem, szczęściem, co jest spełnieniem i tak dalej, ale że te fantazje mają też źródła w kulturze, że one nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. No takie urealnianie sobie świata, to jest część tego na pewno jakiegoś myślenia, które mi jest bliskie. Jest, słuchaj, no to sposób, kiedy nam urastają wszelkie niedogodności, trudności i przykre emocje, z którymi nie możemy sobie poradzić, można stworzyć sobie wroga i zwalić na niego całą winę. No jest to bardzo popularna metoda, tak? Zwłaszcza dzisiaj. Tak, to też śmieję się, dlatego że sam mówisz o tym w książce i to też jest mechanizm, w który popadamy i którego, mam nadzieję, właśnie dzięki tej refleksji nauczymy się unikać, bo nie jest to droga do wyjścia, a tylko jeszcze lepszy sposób na to, by no właśnie manipulować nami, choć jest to też mocno wyświechtane słowo. Tak, myślę, że wiesz, zwłaszcza w Polsce tego mocno doświadczamy od wielu lat, bo to społeczeństwo jest rozdarte nie od dzisiaj i różne konflikty, które mają swoje historyczne źródła, są wciąż żywe i Polska na pół się dzieli nie od wczoraj, tylko już od dłuższego czasu i były momenty, kiedy to było mniej jakoś odczuwalne i mniej widoczne, a były też takie, w których właśnie ta różnica czy ten rodzaj podziału bardzo mocno był widoczny i rzucał się w oczy i sądzę, że co najmniej od 2010 roku pamiętnego na nowo niejako te wszystkie kłopoty, problemy zostały wydobyte na powierzchnię i zintensyfikowane i jeszcze wprowadzone w jakiś zupełnie nowy model. I dzisiaj mamy faktycznie sytuację no, takiego bardzo, bardzo dramatycznego podziału, takiej polaryzacji definicyjnej, którą w książce odróżniam od takiego po prostu podziału na, nie wiem, załóżmy dwie części, podziału pola politycznego, które jest, czy było charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych, bo i tam polaryzacja swoje już robi, ale taki model dojrzałej amerykańskiej demokracji, która była wzorcem też pod wieloma względami dla Polski po 1989 roku, był taki, że tam są po prostu z grubsza dwie duże partie, i one właściwie wypełniają niemal 100% tego politycznego pola. I pomimo tego, że tam są bardzo istotne różnice co do w ogóle podstawowych kwestii społecznych, politycznych, światopoglądowych, to zarazem reprezentanci obu tych opcji nawzajem się szanują, uznają ciągłość instytucji państwowych, rozumieją logikę procesu wyborczego, demokratycznego, że trzeba zabiegać o głosy, jak wygrywają jedni, no to drudzy im przekazują insygnia władzy i jest po prostu pewna ciągłość, w której istnieją różnice, ale różnice nie stają się jakby przepaściami. Nie powodują, że nie można ze sobą rozmawiać, tylko powodują, że właśnie można i te różnice mogą zostać dojrzale wypowiedziane, zrozumiane i one nie przeszkadzają funkcjonowaniu, a wręcz stają się czymś, co sprzyja różnorodności, otwartości życia społecznego. No i to oczywiście do pewnego momentu funkcjonowało. Wydaje się, że przy okazji wyboru Trumpa jakoś to zostało zachwiane. Ma to też pewnie związek z mediami społecznościowymi, z teoriami spiskowymi, etc., ale to oczywiście jest na jeszcze długi, długi inny temat. Natomiast polaryzacja definicyjnie dla mnie jest właśnie sytuacją, w której istnieje tego rodzaju podział na dwie strony czy dwie części, ale to nie jest tak, że one ze sobą współistnieją pokojowo, tylko każda uważa, że ta druga nie ma prawa istnieć, że ta druga przekracza wszelkie możliwe granice dopuszczalne, moralne, etyczne, merytoryczne i tak dalej. I że tylko ta strona jedna jest reprezentacją tego, co właściwe, dobre, moralne, słuszne, etc. A ta druga wciela całkowite, stuprocentowe
tego przeciwieństwo. No i myślę, że mamy to dzisiaj w Polsce wzorcowo, taką sytuację. Ona się będzie pewnie w tym roku jeszcze bardziej zaostrzała, choć wydaje się, że to już niemożliwe, no bo są wybory, a wybory to zawsze jest czas, kiedy te wszystkie tendencje się uwyraźniają, no bo to jest też metoda, tak jak wspomniałaś, takiego mobilizowania elektoratu, bardzo skuteczna zresztą, przynajmniej do pewnego momentu, no bo nic nie trzeba robić wtedy, nie trzeba konstruować podmiotowego programu politycznego, w którym się trzeba zastanowić, jak przemówić do ludzi, jak zbudować jakąś ofertę polityczną, która będzie dla nich atrakcyjna. Wystarczy krzyczeć, że mamy... Tak, że koniec świata nadchodzi, apokalipsa się zbliża, ostateczne starcie sił światła z siłami ciemności następuje i jeżeli głosujecie na nas, no to my was uratujemy, a jeśli na tamtych złych, no to nastąpi tutaj całkowita dezorganizacja, anarchia, koniec i tak dalej. Ma to swoje pragmatyczne, niewątpliwie aspekty takie, że to jest po prostu wygodne, więc myślę, że częściowo to jest dlatego jakoś tak popularne w Polsce. Ale z drugiej strony, no też myślę, że taki czas, jaki teraz mamy właśnie, taki czas wielkich niepewności i niestabilności, tego, że właściwie wywraca się już od dłuższego czasu jakaś taka struktura świata, która była znana, zrozumiała, wiesz, taka choćby, w której ludzie mieli poczucie, że generalnie idzie ku lepszemu. Mhm. To znaczy, że generalnie pamiętam bardzo dobrze taką atmosferę na przykład lat 90. po przewrocie, po 89 roku. Ja tam w 89 roku miałem 11 lat, no ale już tak, ale w miarę dobrze też to pamiętam. Później lata 90. no to był taki okres nastoletni u mnie, więc jakby też chłonąłem to wszystko, co się działo, interesowało mnie i wtedy ewidentnie mieliśmy taki rodzaj poczucia, że po prostu no, budujemy tutaj coś, że jesteśmy wprawdzie na etapie wstępnym po długim okresie funkcjonowania komunizmu, ale jesteśmy też zarazem na drodze ku lepszej przyszłości. Potem ataki na World Trade Center, to był moment pierwszy, kiedy to wszystko w sensie także metaforycznym runęło. Później ta ciągnąca się nieudana kampania amerykańska w Iraku. Później jeszcze, co było chyba największym wstrząsem, kryzys finansowy, kiedy też dla wielu ludzi na świecie to był szok i taki moment, kiedy się okazało, że zaraz tutaj mieliśmy przekonanie, że ci ludzie, którzy obracają naszymi pieniędzmi, te elity polityczne, finansowe, oni to robią właśnie dla naszego wspólnego dobra, to jest jakiś system, który ma nam zapewnić dobrobyt, dostatek, a okazało się, że to są jakieś obszar malwersacji, dziwnych operacji, jakichś ludzi, którzy właściwie z pustego w próżne przelewają, sami zarabiają na tym monstrualne pieniądze, a doprowadzili do tego, że to wszystko runęło i mnóstwo ludzi straciło oszczędności całego życia. No i teraz jeszcze pandemia, wojna, wiesz, w ostatnich latach, no to ta polaryzacja i ten rodzaj takiego przekonania, że właściwie wszystko, co złe, to jest tam. Że jacyś ludzie konkretni są winni tego wszystkiego, co nas spotyka, naszych trudnych emocji, naszych problemów, naszych kłopotów. Mamy ich zdefiniowanych i teraz musimy całą nienawiść w nich wkładamy. Jeśli ich się pozbędziemy, to będzie wszystko super. No to jest bardzo atrakcyjne, uwodzicielskie, proste, łatwe. Oczywiście jest to jedna wielka bzdura, bo tak wcale nie jest. Ani my nie jesteśmy tacy doskonali, ani oni nie są tacy straszni. Generalnie, tak, plus minus. I to niezależnie od tego, o których on chodzi. Tak. Kto nas teraz słucha, reprezentanci której opcji? To się stosuje, to zdanie, które powiedziałem do nas wszystkich. No i to rzeczywiście najgorsze jest to, że wiesz, że to po prostu nas moim zdaniem oddala zdecydowanie od realnych rozwiązań, realnych problemów i sprawia, że się spalamy po prostu w tej wojnie takiej, w tej polaryzacji, a zarazem to nas też w głębokim sensie, mam wrażenie, demoralizuje. To znaczy sprawia, że pogarsza się jakość naszego myślenia, to znaczy rzeczywiście tak banalne i w ewidentny sposób uproszczone, żeby nie powiedzieć prostackie
narracje, wiesz, wydają nam się niezwykle zasadne, inwestujemy w nie emocje i w ogóle przeżywamy je, jakby były świętą prawdą. Co potem sprawia, że jak się pojawiają jeszcze inne, również proste i bardzo banalne i bardzo jakieś takie nieskomplikowane, ale równie na przykład atrakcyjne emocjonalnie narracje, to my je kupujemy. Mimo że nie kupilibyśmy ich, gdybyśmy naprawdę użyli tych zasobów intelektualnych, które mamy już i moglibyśmy wtedy zobaczyć, że jest to jakaś chucpa. No więc to ma moim zdaniem bardzo, bardzo, wiesz, taki dewastujący wpływ na wielu poziomach i życia indywidualnego i społecznego. A czy tobie się wydaje, że my, mówiąc ładnie, prościejemy jako społeczeństwo? Czy my zawsze byliśmy tacy, jacy byliśmy, tylko staraliśmy się gdzieś tam podnosić sobie poprzeczkę, wysilać się? Tak mówię nawet o narracji prowadzonej właśnie w mediach, w książkach, tak jakby i literatura, i dziennikarstwo, wydaje mi się, że trochę skręciło i wygląda trochę inaczej niż jeszcze kilka nawet, czy kilkanaście już, nie mówiąc, kilkadziesiąt lat temu. Więc czy rzeczywiście zaszła taka zmiana w społeczeństwie, czy po prostu komunikat jest inny, podawany i zobaczyliśmy, że on po prostu się sprawdza, bo my to łykamy i nie musimy się wysilać i jesteśmy łatwiejszym kąskiem? Wiesz co, myślę, że i jedno, i drugie. To znaczy na pewno te wszystkie tendencje, które dzisiaj są takie bardzo jakieś wyraźne, to one już były i to nie jest tak, że pojawiły się znikąd nagle i zaczęły siać spustoszenie, tylko już niewątpliwie miały miejsce wcześniej, a różne procesy takie społeczno-polityczne je jakoś właśnie wyakcentowały, wiesz, wydobyły i zintensyfikowały. Ale też myślę, że w dużym stopniu jednak internet i media społecznościowe, że one wytwarzają pewną nową jakość. To znaczy, że tutaj jest coś takiego, co nie jest tylko jakby właśnie intensyfikacją, wydobyciem czegoś, co jest już istniejące, tylko że pojawia się także na zasadzie emergencji jednak cały szereg zjawisk, które są bardzo typowe właśnie dla tego sposobu komunikacji, czy dla takiej rzeczywistości. I to jest też coś, czego my bardzo nie doceniamy, mam wrażenie. Co my uznajemy za, nie wiem, trzecio-czwartorzędne. I temu też trochę jest miejsca poświęconego w regułach. Bo sądzę, ja dlatego tam jedną z reguł czynię, regułę ograniczyć używanie mediów społecznościowych. Bo mam wrażenie, że sama jakby struktura rzeczywistości wirtualnej, ona sprzyja wyjątkowo, bardziej niż rzeczywistość taka trójwymiarowa, sprzyja właśnie aktywizacji pewnych aspektów bardzo pierwotnych w nas, sprzyja temu, żeby nieświadomość w nas dochodziła do głosu. A cechą nieświadomości jest to, że jest naprawdę nieświadoma. To znaczy, że my naprawdę nie wiemy, kiedy zachowujemy się powodowani nieświadomością. I to jest taka sytuacja, która, no, wydaje mi się bardzo podstępna. Dlatego, że my, i na tym to polega, mamy cały czas, zazwyczaj, no, są sytuacje, że już naprawdę tracimy jakby kontrolę nad sobą, ale zazwyczaj jak różne rzeczy robimy, nawet jak to robimy pod wpływem intensywnych emocji, to nam się wydaje, że my robimy to, bo tego chcemy, bo to jest zasadne, bo to jest sensowne, etc. Ewentualnie post factum, jak opadają emocje i konfrontujemy się z konsekwencjami tego, co zrobiliśmy. Nie mówię o sytuacjach upojenia alkoholowego, oczywiście to jest takie modelowe, czy innymi substancjami upojenia, ale w takich momentach jakby, kiedy nas coś ponosi i później sobie zdajemy sprawę, że wcale tego nie chcieliśmy, że coś jakby zadziałało samo, ale jednocześnie w tych momentach, kiedy to robiliśmy, mieliśmy wrażenie, że właśnie robimy to, bo chcemy. Więc tak to działa. To jest bardzo też podstępna sprawa. I myślę, że akurat właśnie media społecznościowe są tutaj pod tym względem modelowe. To znaczy, wiesz, że tutaj coś takiego w nas się uaktywnia, specyficznego, co często jednak jest pod kontrolą w realiach świata trójwymiarowego. Na przykład właśnie pewien rodzaj ekspresji, nienawiści, wściekłości, szyderstwo, pogarda, etc., że
często tam dajemy upust tego rodzaju emocjom, których nie wyrażamy tak chętnie w sytuacjach jeden do jednego, wiesz, kiedy mamy kogoś naprzeciwko siebie, no bo na przykład rozpoznajemy, że jemu jest przykro, że na przykład także może za to nas spotkać jakiś rodzaj retorsji, które byłyby dla nas nieprzyjemne. No, słowem się włączają różne takie mechanizmy ochronne w cudzysłowie, no bo też nasze umysły tak są zbudowane, że dobrze sobie radzą, znaczy nie u wszystkich, ale zasadniczo, statystycznie, lepiej sobie radzą w sytuacjach trójwymiarowych, niż kiedy właściwie jest wszystko to, co jest w sytuacjach trójwymiarowych, czyli jest relacja z drugim człowiekiem, jest ktoś tam po drugiej stronie, komu coś mówimy, to wywołuje w nim jakieś reakcje, jego życie może się bardzo zmienić pod wpływem tego, co się dzieje z nim w mediach społecznościowych, a jednocześnie my go nie widzimy realnie. My widzimy tylko, wiesz, awatar, jakiś ekran jest przed nami, siedzimy sobie w domu przed komputerem, popijamy sobie piwo. Znowu jest bezpiecznie, jest komfortowo. Bardzo bezpiecznie, oczywiście, a jednocześnie buzują w nas te wszystkie emocje, bo nas to aktywizuje, co widzimy na ekranie. No i płyniemy w to. I to rzeczywiście wydaje mi się bardzo takie już właśnie charakterystyczne dla świata wirtualnego jako pewna dodatkowa jakość, która się wraz z jego rozwojem pojawiła. Ale jednocześnie, wiesz, no, znaczna część debaty publicznej czy politycznej toczy się właśnie tam, mm-hmm. w mediach społecznościowych, więc tak jak powiedziałeś, to jest jakaś taka przestrzeń, której nadal nie doceniamy, a jednocześnie odsuwanie się od niej i udawanie, że ona nie jest tą ważną, bo my na żywo mamy ten jakościowy kontakt, to też chyba nie jest wyjście. Oczywiście, dlatego nie zalecam w książce tego, żeby się tam wypisać z tego, wylogować, tylko raczej zalecam ograniczenie właśnie, w szczególności ograniczenie dotyczące traktowania mediów społecznościowych jako takiej przestrzeni do wymierzania sprawiedliwości i do właśnie takiego potępiania zbiorowego jakichś ludzi, którzy coś zrobili strasznego, powiedzieli i tak dalej. To mi się wydaje niezmiernie groźne i w ogóle od lat jakoś osobom, które mnie czytają, słuchają, powtarzam, że moim zdaniem nie należy absolutnie się przyłączać do żadnych tego typu nagonek, nawet jeśli nam się wydaje, że ktoś, nie wiem, powiedział albo zrobił coś bardzo głupiego, to nie powinniśmy reprodukować postów na ten temat, nie wiem, właśnie hejtować, oburzać się, etc., ponieważ nie mamy, po pierwsze bardzo często jest tak, że ta wypowiedź jest w ogóle zupełnie inna niż to, co do nas ostatecznie dociera. Po drugie często jest coś, co zostało wyrwane z kontekstu i w ogóle znaczy coś zupełnie innego. A często w ogóle ktoś nic nie powiedział takiego, tylko to jest kompletnie wymyślone. Ale niezależnie już od tego, to bywa tak, że konsekwencje tego typu działań naszych, choć nam się to wydaje banalne, proste i w poczuciu wielkiej słuszności jakiś hejterski post repostujemy, no to konsekwencje są dla nas nieznane i to, co się może zdarzyć z człowiekiem, który, no może nawet powiedział coś głupiego, kto z nas nie powiedział, wiesz, no. Czy jest ktoś, kto nigdy nic nie zrobił głupiego, nie wiem, nie palnął jakiejś bzdury, tak, nie strzelił faux pas, nie zrobił czegoś, czego się dzisiaj wstydzi, wiesz, albo się nie zachował nawet jakoś niefajnie wobec innych ludzi, wiesz. Każdy coś takiego ma na swoim koncie. I oczywiście można się z tego czyścić w taki sposób, że się udaje wielce czystego i sprawiedliwego i się potępia tego okropnego, kto coś tam komuś tam powiedział. Ale wydaje mi się, że to przede wszystkim w ogóle nie jest od tego przestrzeń, wiesz. To znaczy i bardzo jest niebezpieczne, kiedy to się staje przestrzenią właśnie takiego wymierzania sprawiedliwości przez tłum, nie? I to jest coś co akurat uważam, że powinno być wyeliminowane. Ale oczywiście to absolutnie nie jest taki program, wiesz, amiszowy, żeby się wypisać z tego, w ogóle nie używać. Nie no, dzisiaj trzeba tego używać i jak się tego nie ma i nie uczestniczy w tym tak przynajmniej biernie, no to rzeczywiście traci się z pola widzenia jakiś spory kawałek rzeczywistości. Ale no ma on również bardzo ciemne strony i ja uwrażliwiam na te ciemne. No to też jest ciekawe, bo jak mówimy o tym, że
nie potrafimy się zatrzymać, żeby poddać refleksji swoje wybory, czyli potencjalnie zmienić zdanie, to idzie w parze z tym, że właśnie nie dajemy też innym ludziom szansy na to, by poprawić swoje zachowanie, by popełnić błąd i potem powiedzieć, dobra, teraz już uważam inaczej, czy robię inaczej. Więc to ogólnie jest trochę o takim braku tolerancji na błędy i swoje, i cudze. Oczywiście, absolutnie. Absolutnie, to jest w ogóle coś takiego, co w całej tak zwanej cancel culture mi się wydaje charakterystyczne, że to jest taka sfera, wiesz, często mam takie wrażenie, pisałem o tym też w książce, że jak wchodzę, wiesz, do sieci, to mam wrażenie, że mnie otacza chmara takich jednoosobowych trybunałów małych, które wydają nieustannie wyroki, wiesz, mówią, to jest dobre, to złe, właśnie grupują się w takie chmary i tam, wiesz, krzyczą, potępiają, piętnują, są bardzo wyczulone na najdrobniejsze uchybienia, jakieś mikrobłędy i tak dalej, wytykają to i bezlitośnie za to karzą. To jest rzeczywiście jakiś taki hipermoralizm, który myślę, że wiele rzeczy zastępuje, to znaczy i wiele rzeczy daje. Z jednej strony zastępuje trochę religię, wydaje mi się, bo to te zjawiska mają pewną komponentę religijną w ogóle. Ten rodzaj jakby zapiekłości, zacietrzewienia, takiego pasji, która w tym jest, wiesz, takiego przekonania, że się jest tym dobrym, najczystszym, najdoskonalszym, a tam są ci straszni, zepsuci. To jest bardzo jakby zakorzenione w takim modelu religijnym. Religia traci znaczenie. I też wyparowuje wraz z nią wszystko to, co jest w niej, czy było w niej także, powiedziałbym, towarzyszące temu elementowi. Wiesz? Bo oczywiście tam, nie wiem, w chrześcijaństwie jest taka składowa, ale jest też cała reszta różnych innych rzeczy, które jeśli są jakoś akcentowane i rozumiane głębiej i przedstawiane w sposób taki adekwatny, no to mogą sprawić, że człowiek generalnie stanie się raczej bardziej wrażliwy na innych i bardziej będzie, nie wiem, na innych uważny i będzie skłonny raczej do szukania belki we własnym oku niż źdźbła w cudzym. Natomiast jak już to zostaje tylko w tej postaci, no to się to robi taki fundamentalizm facebookowy właśnie albo twitterowy. No ale też myślę jakiś rodzaj takiego poczucia, z którym myślę, że dużo ludzi się mierzy, tego, że dużo ludzi dzisiaj ma poczucie chyba nieustannego bycia, wiesz, ocenianym i rozliczanym ze wszystkiego. Jak jesteś tak ciągle jakby rozliczana na różnych obszarach, żyjesz pod potworną presją nieustanną, że w zasadzie jakby ciągle wszyscy na ciebie patrzą i cię rozliczają z tego, jak wyglądasz, co robisz, ile zarabiasz, jakby jakie masz związki, jakie relacje, czy po prostu jesteś, wiesz, odpowiednio fajna, czy nieodpowiednio, etc. I od tego ma zależeć jeszcze to w ogóle, czy będziesz jakoś funkcjonować w tej strukturze społecznej, czy z niej w końcu wypadniesz. No to sytuacja, w której ty możesz w prosty sposób jakby nagle zmienić miejsce i stać się właśnie tą, która osądza, dekretuje, potępia, jest bardzo atrakcyjna też i daje jakiś rodzaj właśnie wytchnienia, ulgi. Więc to są bardzo, myślę, złożone mechanizmy, co nie zmienia faktu, że ich skutki są drastyczne często. Ja bym też dodała ten brak zaufania do organów władzy, że my w znacznej większości, no bo też nie chcę, żeby to był odcinek w żaden sposób polityczny i też nie o to chodzi, ale biorąc pod uwagę naszą frekwencję wyborczą i to, jak duża część osób nie głosuje, to zakładam, są osoby, które tym bardziej nie odczuwają żadnego poczucia przynależności czy zaufania do jakiejkolwiek opcji politycznej, więc tutaj nam się robi prawie 3/4 społeczeństwa, które nie ma autorytetu, które nie ma poczucia, że ktoś nas w jakiś sposób chroni i prowadzi. No więc kiedy zabierany nam jest ten grunt spod nóg, no to udajemy, że to my walczymy na froncie i bronimy tej, nie wiem, moralności czy prawa, co może być niebezpieczne w rękach osób, no umówmy się, niekompetentnych. Pełna zgoda. Słuchaj, a w takim razie, skoro mamy kryzys, mamy dużo nieprzewidywalnych wydarzeń w ostatnich latach czy w ostatnich dwóch dekadach i mówi się o tym, że świat rzeczywiście obrał jakiś dziwny kurs, no ale jednocześnie, że nie będzie to apokalipsa i nie przyjdzie ten nagły koniec, no to co dalej w takim razie?
Proste pytanie takie chciałam cię zadać. Dzięki. Słuchaj, nie mam zielonego pojęcia. Ja nie mam jakichś takich najlepszych przeczuć, mówiąc szczerze. Raczej to, co widzę, mnie nastraja mało optymistycznie. Ale właśnie nie dlatego, że się spodziewam tutaj jakiejś radykalnej apokalipsy, tylko że mam wrażenie, że te tendencje, które dzisiaj są, że one się raczej będą pogłębiać. To znaczy taki rodzaj rozszczepiania się też obrazów świata. Takiej sytuacji, w której ludzie już nie tylko właśnie się nie zgadzają ze sobą co do pewnych spraw, tylko w ogóle żyją w innych światach. Wiesz, ja często jak czytam różne media z różnych obszarów takiego, nazwijmy to, i światopoglądowego, i politycznego pola, to mam wrażenie, że to są różne światy. To nie jest tak, że tam, wiesz, jest pewna niezgoda. Nie? Tylko niebo jest żółte. Tak, tak, dokładnie. Tylko po prostu to są jakieś zupełnie różne rzeczywistości. Pamiętam, taki napisałem kiedyś, zrobiłem taki kwadrans filozofa, który się znalazł później w książce Co robić przed końcem świata, właśnie o takich dwóch rzeczywistościach, w których ludzie żyją. I to zrobiłem na podstawie lektury jednej gazety, jednego portalu internetowego polskiego właśnie z różnych stron barykady. Mm. I to było fascynujące doświadczenie. Ja to zresztą tak po prostu zazwyczaj czytam różne rzeczy z różnych stron, ale to wrażenie jest niezmienne, że tam rzeczywiście wydaje się, że to, co jest wartością w jednym świecie, jest antywartością w drugim. Autorytety z pierwszego świata są jakimś pośmiewiskiem i antywzorcami w drugim, a z kolei autorytety poważane i słuchane w drugim są antywzorcami i pośmiewiskiem w pierwszym. Wiesz, i jakby to jest naprawdę coś takiego, co na pewnym poziomie jest trochę nawet zabawne, jak się na to patrzy. I może tam na pierwszy rzut oka nawet się wydawać takie wesołe, natomiast jakby na dłuższą metę to w ogóle jest jakiś rodzaj takiego naprawdę bardzo poważnego pęknięcia, który powoduje, że już nie ma w ogóle wiesz, ja na przykład widzę od dawna zanik takiego gatunku literacko-publicystycznego jak polemika, nie? Mhm. Już prawie tego w ogóle nie ma, generalnie. Nie ma debat. No bo po co, jak wiadomo, kto ma rację? No oczywiście, że tak. No jasne. Nie ma debat w ogóle, wiesz. Są jakieś takie quasi-debaty, ale takich debat, żeby się naprawdę realnie spotkali politycy z obu stron, powiedzmy, też już nie ma, bo nikt tego nie chce, bo nikt tego nie potrzebuje. No bo nie chodzi o to, kto ma rację, żeby się skonfrontować, tylko chodzi o to, że ma się swoich i się swoich tam w różny sposób aktywizuje, napędza, formatuje. No i nie ma potrzeby rozmawiania ze sobą. I to jest na pewno taka rzecz, która moim zdaniem niestety się będzie pogłębiała, bo dzisiaj właściwie cnotą się staje nierozmawianie z tymi, którzy mają inne przekonania. I ci, którzy chcą rozmawiać, są traktowani nieufnie i deprecjonowani. Co też jest bardzo specyficznym zjawiskiem, mam wrażenie, że już nie jest dobrze, jakby kiedy chcesz tak naprawdę się spotkać z kimś, kto myśli inaczej, ponieważ te obozowiska będą bardzo z tego powodu niezadowolone i będą cię uważały za zdrajczynię, nie? Więc to myślę, że to się niewątpliwie będzie potęgować. No i to będzie też oznaczało wzrost takich różnych coraz bardziej, myślę, uproszczonych, żeby nie powiedzieć prymitywnych narracji, które będą nas jakoś tam gratyfikować i zadowalać. A co tak, wiesz, jakby bardziej z tego wyniknie na poziomie globalnym, nie mam pojęcia, ale chyba nic dobrego. No, chyba nic dobrego, bo w sytuacji, kiedy my jesteśmy tak potwornie rozemocjonowani, skonfliktowani wewnętrznie, niezdolni do porozumienia się w bazowych sprawach, no to na tym korzystają ciemne typy. No. Wiesz, to jest nie od dzisiaj przecież jedna ze strategii rosyjskich manipulacji, zawarta w doktrynie właśnie takiego prowadzenia wojny hybrydowej jakby z krajami, które są nieprzyjazne Rosji, wedle samej Rosji, rzecz jasna.
żeby generalnie intensyfikować wewnętrzny konflikt, wprowadzać narracje, które dzielą, a nie łączą. No bo wtedy ludzie się stają podatni absolutnie na wszystko, łatwi do sterowania i to mi się wydaje najbardziej niebezpieczne. No chyba, że coś będzie jednak inaczej. No. Tego się dowiemy, natomiast zastanawiam się, czy masz takie wrażenie, że polaryzacja polaryzacją i te dwa światy to jest jedna rzecz, ale mi się wydaje, że jak wchodzi jeszcze ten czynnik mediów społecznościowych, to trochę mamy takie zjawisko, że każdy z nas ma taką swoją indywidualną rzeczywistość. To nie są już dwa światy, tylko to są miliony różnych światów. I czasami nawet zderzając jakieś takie zupełnie trywialne kwestie, jak to, o czym się teraz mówi, albo to, co teraz jest popularne, czy to, co teraz jest modne, możesz zapytać osobę, która stoi na przystanku i ona ci powie, że nigdy o tym wcześniej nie słyszała. Tobie się wydaje, że wszyscy o tym rozmawiają, albo że dla wszystkich to jest ważne. I to podzielenie na całe właśnie, nie wiem, setki, tysiące, miliony różnych takich małych wszechświatów, światopoglądów jest, wydaje mi się, jeszcze trudniejsze do okiełznania i jeszcze bardziej oddala nas od drugiego człowieka, czyli oddala nas od rozmowy. Tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest prawda i no to jest też oczywiście robota algorytmów. Już jakiś czas temu się zorientowano, że niewywoływanie dysonansu poznawczego sprzyja właśnie tym wszystkim korzyściom ekonomiczno-biznesowym, które można pozyskać z jednostki, która spędza dużo czasu w rzeczywistości wirtualnej. Intensyfikowanie emocji, właśnie wskazywanie wroga łatwego, napędzanie jakby wzmożenia oraz właśnie nie podawanie informacji, które mogłyby to jakoś rozmontować. To jest właśnie coś takiego, co z jednej strony gwarantuje, że ludzie spędzają jak najwięcej czasu tam, będą w tym zanurzeni coraz głębiej, coraz dłużej. W związku z tym będą zalogowani, co się przekłada znowu na wpływy. Z drugiej strony będą bardziej pochopnie podejmować decyzje różnorakie konsumenckie. To znaczy, jak wchodzisz w takim stanie wzmożenia i rozemocjonowania, no to jest większe prawdopodobieństwo, że buy with one click, na przykład, klikniesz i na przykład wejdziesz w posiadanie całego szeregu rzeczy, których w ogóle tak naprawdę nie potrzebujesz, ale ten stan cię spowodował w tobie, że masz takie przekonanie, że to ci właśnie pomoże, nie? I to jest oczywiście coś takiego, co sprawia, że no właśnie wytwarzają się wokół nas takie jakby tunele informacyjne, no bo nasze wybory są śledzone, nasze jakieś predyspozycje, predylekcje są rejestrowane, jesteśmy w ten sposób profilowani, no i właśnie rzeczywiście tworzy się taki rodzaj indywidualnej rzeczywistości, która może się stykać albo i nie z rzeczywistościami innych ludzi. To mi się Heraklit przypomina, który pisał o tym, że jak ludzie śpią, to każdy trafia do swojego świata indywidualnego, a jak się budzą, są na jawie, to wszyscy są w jednym świecie. No to wydaje się, że media społecznościowe sprawiły, że jesteśmy na jawie, a jednocześnie jesteśmy w osobnych światach, co wydaje mi się też no rzeczywiście niewróżące dobrze. To jest bardzo ciekawe odniesienie, bo chciałam cię o to zapytać, czy zostajemy przy takiej narracji, że historia zatacza koło i że to, co się z nami dzieje, jest częścią jakiegoś cyklu, czy jednak powinniśmy trzymać się tej teorii, że to, co się teraz dzieje w świecie, jest takie wyjątkowe i to teraz jest ta wielka niewiadoma i to jak, w jakim stanie jest świat, jest czymś, czego wcześniej doświadczyliśmy. Myślę, że jest trochę i tak, to znaczy, że rzeczywiście istnieją zjawiska nowe, ale że pewna baza jest fundamentalna, to znaczy jakiś rodzaj takich podstawowych aspektów doświadczenia jest niezmienny, co można łatwo sprawdzić sięgając, nie wiem, po tragedie greckie, czytając je dzisiaj i konstatując, jak głęboko one opisują też realia naszego doświadczenia. Na przykład jak wiele jest tam problemów, z którymi my dzisiaj się też konfrontujemy, tylko że one są po prostu w innych dekoracjach. Mnie zawsze były bliskie, no bo są dwie szkoły, wiesz. Jedna rzeczywiście mówi, że
że nic nowego, druga tak odwrotnie uważa. No, nie dziwi mnie to po tej rozmowie. Mnie bliższa była ta pierwsza. Raczej mam tendencję do takiego myślenia w kategoriach tych właśnie podstawowych, fundamentalnych doświadczeń, które niezależnie od kultury, niezależnie od czasów, jakoś są do siebie podobne. Dlatego przez długi czas jakoś mi bliska była teoria Carla Gustava Junga i cała ta koncepcja archetypów, która zresztą do dzisiaj mi się wydaje w ogóle jedną z najciekawszych z jego myślenia, która mówi właśnie mniej więcej tyle. To znaczy są pewne kamienie milowe w ludzkim doświadczeniu. On wyróżnił akurat kilka specyficznych, które są związane z szeroko rozumianym sensie z miłością, starością, z kwestią relacji do jakiejś transcendencji, z relacją do świata natury, czy bycia dzieckiem czyimś. Ale myślę, że tam się jeszcze sporo wydarzyło od czasów Junga w tym myśleniu, które uwzględnia także różne inne wymiary, które też są takie uniwersalne. Natomiast myślę, że oczywiście przynoszą różne czasy, różne takie choćby przez właśnie zmianę środowiska, zmianę tego, co nas otacza, różne też takie jakby formy wyrażania się tych uniwersalnych problemów, które są bardzo oryginalne i swoiste. No cała technologia, wiesz, także technologia informacyjna właśnie, przyniosła generalnie coś, co już na różne sposoby opisane znajdziemy dawno temu, ale jednocześnie właśnie ona na przykład to urealniła czy ukonkretniła to, co było tylko w sferze jakiejś, nie wiem, fantazji, co było jakoś, nie wiem, czasem eksperymentem intelektualnym. A tu oto nagle właśnie stało się rzeczywistością, no tak choćby jak w tym cytacie z Heraklita, nie? Że teraz masz to, co wtedy faktycznie jakby była to obserwacja dotycząca snu, ale też na przykład, nie wiem, ulegania jakimś fascynującym opowieściom, wciągania się w jakieś, nie wiem, specyficzne religijne sekty, które operowały jakimś bardzo egzotycznym obrazem świata. No a dzisiaj można to właściwie mieć, kupiwszy komputer albo mając smartfona, wiesz. Więc tak bym to opisał. Powiedziałeś o fantazjach, o snach, o różnych historiach, które wydają nam się nierealne, a potem się okazuje, że stają się rzeczywistością. I to mi po prostu przywiodło na myśl regułę, która jest moją ulubioną. Mówię to uśmiechając się, nie mam wcale ulubionej, ale wywołała ona we mnie bardzo nieoczekiwaną reakcję, bo jest to reguła o czytaniu książek i dzięki tobie zrozumiałam, że czytanie literatury pięknej ma sens. Naprawdę śmieję się mówiąc to, bo powiem ci, że byłam w takim przekonaniu w ostatnich latach, że dla mnie tylko książki popularno-naukowe i wszelkie powieści są trochę taką stratą czasu. Ja tutaj wiem, że totalnie taki snobizm wybrzmiewa i jakieś takie poczucie, że nie będę marnowała po prostu swoich wolnych chwil na jakieś historyjki. I powiem ci, że dzięki tobie stwierdziłam, że może jednak w tych odrealnionych opowieściach i w literaturze pięknej jest dużo mądrości na czasy obecne. Więc dziękuję ci, chciałam ci to powiedzieć. To bardzo mi miło, dzięki, że o tym mówisz, bo to mi się wydaje w ogóle jedną z ważnych bardzo spraw. Także właśnie dlatego, że mam wrażenie, że dzisiaj często my w ogóle siebie nie rozumiemy nawzajem. Znaczy siebie nie rozumiemy i innych nie rozumiemy. I jednym z takich odzwierciedlających się również w statystykach problemów dzisiaj, ale nie tylko w statystykach oczywiście, jest właśnie problem z tym, że ludzie jakby mają słaby kontakt i mimo tego, że przecież jest mnóstwo tych terapeutycznych narracji, wiesz, o prawda, emocjach, o różnych innych sprawach, to mało jest jakby takiej umiejętności, wiesz, bycia z innymi, rozumienia innych, wyrozumiałości też dla siebie nawzajem. Mam wrażenie, że to często dlatego, że dużo z tych narracji, one po prostu są bardzo narcystyczne, to znaczy wzmacniają narcyzm, mhm, i sprawiają, że człowiek staje się
skrajnie skoncentrowany głównie na sobie i jego własne uczucia, emocje, jego własny komfort wyłącznie się dla niego liczy. A to zawsze jest ślepa generalnie ścieżka. I literatura właśnie wyprowadza z tej, myślę, narcystycznej fantazji, bo literatura jest taką naprawdę głęboką psychologią. Mówię o tej literaturze takiej naprawdę wybitnej. O klasyce, powiedzmy, powieści na przykład. Takim kanonie zachodnim powieści. Jest taka książka Harolda Bluma o kanonie właśnie zachodnim literackim. To można zerknąć do tej listy i czytać po prostu to, co tam jest wyszczególnione. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości co do tego, co należy wybrać, to myślę, że takie wejście w to, co Harold Bloom poleca na początku, przeczytanie tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dobrą lekcją. W każdym razie, że, wiesz, to pokazuje jakiś świat złożony, skomplikowany, niejednoznaczny, obcy ludzki, nam. Często też. Taki świat ludzkich motywacji, losów, które mogą być naprawdę bardzo dziwne. Tego, że właśnie nie ma często jakichś zero-jedynkowych, nie wiem, waloryzacji, oczywistych rozwiązań trudnych problemów, że relacje mogą być zaplątane, dziwne, trudne i że to po prostu jest, to są realia ludzkiego życia, tak to wygląda generalnie. I myślę, że to bardzo sprzyja takiemu rozumieniu siebie i rozumieniu innych, też wyrozumiałości. Czyli właśnie zejściu z tej pozycji tego trybunału, wiesz, który tam dekretuje, ocenia, potępia, etc., bo potem jak człowiek już trochę po pierwsze pożyje i czegoś więcej doświadczy i jednocześnie jakby jeszcze ma ten wgląd właśnie, który może z literatury płynąć, to jest bezcenne, myślę. A też poza wszystkim to ma też, o czym pisze tam w tym rozdziale, takie funkcje po prostu poznawcze, rozwijające, wiesz, jednak w kulturze obrazu operowanie myśleniem abstrakcyjnym jest też deficytowym towarem, a to bardzo sprzyja temu, więc myślę, że czytanie jest super. Też jeżeli czujemy opory, żeby sięgać po na jakiekolwiek treści związane z tym, w co wierzy strona opozycyjna, albo pytać strony opozycyjnej, co myśli i co czuje, to można zacząć od powieści, by ten taki absolutnie mikrokonflikt wywołać i się z nim może oswoić. Na koniec, Tomasz, chciałabym zapytać się ciebie, czy umiałbyś wybrać, gdybyś miał taką możliwość, by każdy Polak poznał jedną z reguł i wcielił ją w życie? To którą byś zaserwował? Ja wiem, że to jest w ogóle jest nie fair, że ja o to pytam. Ale możesz też wybrać trudne, dwie. Możesz też nie odpowiedzieć, ale po prostu jestem bardzo ciekawa. Słuchaj, nie spodziewałem się tego pytania. Ciekawe bardzo. Wiesz, no ja osobiście mam chyba największą jakieś przywiązanie do reguły żyj w niezgodzie ze sobą. I ona na ten czas mi się wydaje chyba jakaś bardzo tutaj specyficznie istotna. Ona też w ogóle wywołuje zazwyczaj najwięcej kontrowersji, zauważyłem, bo w ogóle brzmienie tych reguł jest trochę tak zrobione właśnie, żeby pobudzały raczej do lektury i nawet często do jakiejś tam polemiki i tak dalej. Ale to też jest ciekawe, bo wiesz, ja te reguły wrzuciłem na początku, jeszcze zanim książka się ukazała, na Facebooka i tam bardzo żywo jakoś ludzie na to reagowali i też zauważyłem, że najżywiej ci właśnie, którzy jeszcze nie czytali książki, jakoś tak, no tak wyobrażali sobie, co tam w tych regułach konkretnych jest na podstawie samego brzmienia. I ta rzeczywiście jakoś bardzo bulwersująco brzmiała dla wielu osób. Jakkolwiek wydaje mi się, że po lekturze już zmienia się jej widzenie. Ale ona jest ważna, bo sądzę, że tam za Jungiem zresztą jakoś staram się zwrócić uwagę właśnie na pewną łatwość, która się wiąże z bezwiednym staczaniem się w przemoc, co jest dzisiaj zjawiskiem bardzo moim zdaniem dominującym właśnie w mediach społecznościowych, ale nie tylko.
I dzisiaj wyjątkowo, o czym już tutaj przecież rozmawialiśmy, ta pokusa tego, żeby sobie właśnie w łatwy sposób wrogów zdefiniować, ich pognębić, zohydzić i jakoś się w ten sposób samemu poczuć lepiej, jest ogromna. Więc wydaje mi się, że chyba tę regułę bym uczynił taką, wiesz, ośrodkową. Dziękuję ci, że podjąłeś w ogóle wyzwanie odpowiedzenia na to pytanie. Bardzo i dziękuję ci za tę rozmowę, bo ja miałam do ciebie duże pytania i teraz będę resztę zadawała po prostu sobie w tej refleksji, do której zachęcasz. Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Dzięki serdecznie za usłyszenia. Zaproszenie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano, w każdy pierwszy dzień miesiąca, również o 7 rano, kiedy to mam dla was solówkę pełną inspiracji i coraz częściej czekają też na was odcinki bonusowe, które publikuję w środę. Jestem też dostępna od poniedziałku do piątku na Instagramie, gdzie regularnie wrzucam posty z moimi małymi felietonami, czyli przeróżnymi przemyśleniami, nierzadko związanymi z tematami podcastowymi. Także zachęcam was do obserwowania i do komentowania, bo jest to bardzo fajna przestrzeń do dyskusji. Oprócz tego mam dla was relacje o tematyce szeroko pojętej lifestyle'owej, także jeżeli takie treści was interesują, to serdecznie zapraszam, a podcastu posłuchacie na wszelkich platformach, gdzie podcasty są dostępne. Oczywiście główne z nich to Spotify, iTunes i YouTube. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie i do usłyszenia już niedługo. Cześć!